Kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że są w życiu już sprawy mało ważne, ważne, jeszcze ważniejsze, ale najważniejsza sprawa jest taka, że masz jedno życie, które jest bardzo kruche i nie wiesz, ile będziesz żyć. Być może będziesz żyć bardzo długo, a może będziesz żyć bardzo krótko. Dlatego nie istnieje żadna sprawa pod niebem, która byłaby ważniejsza niż zadbanie o swoją wieczność, póki jesteś po tej stronie bytu. Nie istnieje nic ważniejszego, dlatego że umierają nie tylko starcy, umierają również dzieci, dorośli ludzie. Ludzie chorują, są wypadki samochodowe, są wypadki lotnicze. Nie wiesz, ile będziesz żyć, a rozwiązanie dla ciebie jest bardzo proste, jeżeli chcesz się czuć bezpiecznie, jeżeli chcesz być bezpieczny. Rozwiązanie jest bardzo proste. Jest ktoś, dzięki komu nie musisz bać się śmierci, bo Jezus Chrystus pokonał śmierć. Jezus Chrystus pokonał śmierć. Poszedł na krzyż nie po to, żeby tam sobie powisieć, albo żeby później jego podobizny wisiały w szpitalach. Poszedł na krzyż, żebyś ty mógł mieć życie. I możesz wybrać życie, ale życie możesz wybrać tylko w ten sposób, że uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Nie ma alternatywy, bo życie możesz się zgłosić tylko do kogoś, kto pokonał śmierć. Nikt inny nie jest w stanie zaoferować ci prawdziwego życia poza tym, który pokonał śmierć, bo tylko On jest wiarygodny. Wiarygodny jest tylko ten, kto pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Zasłużyłeś na śmierć. Ty. Każdy z was zasłużył na śmierć. Ja zasłużyłam na śmierć. Ale nie musisz umierać, jeżeli wybierzesz zastępczą ofiarę Jezusa. Bo ty zasłużyłeś na śmierć, ale On ją wziął na siebie. I jeżeli przyjmiesz ten dar, będziesz żyć. Ja przyjęłam ten dar. Ja zasłużyłam na śmierć, ale powiedziałam do Jezusa: Jezus, wiem, że chodziłam bez Ciebie, wybacz mi to, że żyłam bez Ciebie, ale Ty pokonałeś śmierć, a ja chcę żyć. Dlatego oddaję Tobie moje życie. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Wezmę Twoje życie, bo Ty wziąłeś moją śmierć i On to zrobił, bo jest dobry i wierny i dał mi życie. I wiem, że nie umrę. Chociaż narodziłam się na tej ziemi jako grzeszny człowiek, który zasłużył na śmierć, to nie umrę, dlatego że wzięłam życie od dawcy życia. Wzięłam życie od tego, który pokonał śmierć. Dziś nie boję się śmierci. Nie boję się, że mnie ktoś zastrzeli. Nie boję się żadnych okoliczności, które wydają się być zagrożeniem, dlatego że jestem bezpieczna w Chrystusie. Jestem w Nim bezpieczna, bo Mu zawierzyłam. Bo wiem, komu zaufałam i nigdy nie umrę. Tak możesz mieć, tak możesz mieć. Nie ma ważniejszej sprawy niż Twoja wieczność, więc spędź to życie mądrze. Stań, zatrzymaj się i sprawdź swoje serce. I sprawdź swoje serce. I zawołaj do Jezusa. Zawołaj do dawcy życia. Zatrzymaj się i zastanów się nad sobą i zawołaj do Jezusa, jeżeli Mu zawierzysz, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. To jest bardzo proste. Nic więcej nie musisz więcej. Nic więcej nie musisz. Wystarczy, że zaufasz Jezusowi, że oddasz Mu swoje życie i to jest wszystko, co masz zrobić. Nic więcej nie potrzebujesz. Z serca zawołać do Niego i oddać Mu swoje życie. Do nieba idzie się po znajomości z Jezusem. Jeżeli oddasz Mu swoje życie, jeżeli On będzie Twoim Panem i Zbawicielem, to cokolwiek by się nie wydarzyło, to jesteś w Nim bezpieczny. A gdy skończy się Twoje fizyczne życie, będziesz w niebie. To jest naprawdę dobra nowina. To jest naprawdę dobra nowina, że się tak wyrażę, aż grzech nie skorzystać. Jezus wraca na tę ziemię,
Bądź przygotowany na ten moment. On tu powróci jako potężny król, jako potężny sędzia. I wtedy już będzie późno na to, by się pojednać z Bogiem. Dzisiaj, póki jesteś w drodze, póki wciąż jesteś w ciele fizycznym, a On jeszcze nie powrócił, wykorzystaj dobrze ten czas. Wykorzystaj ten czas i pojednaj się z Bogiem przez krew Chrystusa. On wróci tutaj jako potężny król i to będzie już naprawdę niedługo, szybciej niż się spodziewacie. Bądź przygotowany na ten moment. Zrób porządek ze swoim życiem dzisiaj. Zrób porządek, równa się, zaufaj Jezusowi. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz żyć